I poszło, proszę państwa, środowy odcinek, który uderza nas wielką świeżością. Włodek Markowicz jeszcze nie zdążył, przyszedł... Dzień dobry. Witamy Wojewódzki i... Jak mi się nazywa? I Młody Sztur, SKZ. Poraża mnie jak piorun z nieba, to ja tak nie wiedzę na temat wszechświata. Nie! Ty stary, Tatiana Okupnik to była ta tancerka... Nie, nie, czekaj, już mi świta, już mi świta. Czekaj, ona jeździ na lodzie... Nie, nie. Rzucam młotem! Jurorka, You Can Dance. Nie! Kurde, byłem tak blisko! Reczkę sobie Instagram Poland! We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Jem krokieta, a za chwilę będę chlał. Szczerze mówiąc, bardzo mi to przypomina moje studia. Nie mieliśmy mikrofalówki na studiach, na patelni smażyłem i oczywiście smażyłem na tym, co było, czyli raz to na maśle, inny flavor, raz to na oleju, inny flavor. Masterchef normalnie. Masterchef. Jeśli chcecie zobaczyć swoje zdjęcie w ryczki, co w Instagram, Poland, to zapraszam ryczki, co w Instagram, Poland, @gmail.com. A czy jesteś, Włodek, przygotowany na niesamowity fakt na dziś, który przygotowałem, proszę bardzo. Ja chcę ten gong, co strzaje. Fakt numer 2470. Większość napojów alkoholowych zawiera 13 minerałów niezbędnych do podtrzymania ludzkiego życia. Aha, stary. Ale też zawiera 58 minerałów potrzebnych do zabicia ludzkiego życia. Stary, no niesamowite, no. Wiesz co, w szklance wody też się można utopić. Jestem oburzony, jestem wkurzony, jestem zły i mówię precz. I ja jestem uosobieniem typowego Polaka teraz, który ma dość telewizji publicznej. Która, nie wiem czy słyszałeś, telewizja publiczna tnie na kulturze. Jeśli, i na meczach. Jeśli cokolwiek ma promować misja publiczna, to ja bym był właśnie za tym, żeby promowała kulturę. Tną teraz, bo powiedzieli, musimy się odbić od zera i może wyjdziemy na zero. Czyli musimy się odbić od zera, żeby wyjść na zero. Bardzo ciekawa tutaj retoryka, panie Włodku. Chodziło mi wtedy, że odbić. Pan będzie ministrem kiedyś, ja to panu przepowiadam. Ale pan będzie ministrem, ja to przepowiadam. Będzie pan ministrem jakiegoś ministerstwa. Ale okazuje się, że ważniejsze są show typu wywijanie kultafonem na lodzie. Klasz, niż... M jak miłość, na dobre i na złe. Inni lekarze, koledzy lekarzy, lekarze lekarzyków, chirurdzy, ortopedzi. Gastroskopowie. Telewizja Polska, nowy serial. Anestezjolodzy, sezon 13. Bam. Kolejce do geriatry. Sezon 3. Czy Marta w końcu zejdzie się z Łukaszem. Czy Józef kupi sobie kosmodysk? Już w następnym odcinku. Opaska doktora Lewina. Ej, czy ej, Józef... nie, nie. Wszystkiego się możesz śmiać, ale z opaski doktora Lewina wara. Zajebiście, stary, od tamtej pory w ogóle już nic nie chrupie, jak chodzę. Ale zupełnie szczerze. What the fuck? A ja mówię tutaj o meczach reprezentacji polskiej, które każdy Polak chciałby obejrzeć. Kibic się odezwał. Sport 5 to jest firma, która zajmuje się sprzedawaniem licencji do TVP. I oni chcą 50 milionów za 23 mecze. No dobra, do it! W sensie, fajnie, znajdź te pieniądze i zapłać im. I gdziekolwiek, telewizja polska, w odróżnieniu do innych telewizji, które też sobie świetnie radzą i też jakoś nadają, na przykład TVN czy Polsat. W telewizji polskiej zatrudnia się 5700 osób, no, a w TVN tak około 300-400. Ty gadasz. Więc ja sobie tylko tak podejrzewam, że może utrzymanie 5700 osób może trochę kosztować. I na przykład... Nie. To zasługuje na prawa. Cięcia budżetowe w teatrze. Ale dedukcja. Panie Włodku, ten umysł, szar, naprawdę ostro, zwróćcie uwagę na dedukcję. Jak on najpierw wyprowadził tezę, dlaczego TVP jest w kiepskiej sytuacji, potem postawił pewne warunki, które tą tezę warunkują, czyli że TVP zatrudnia ponad 5000 osób, potem przedstawił kontrargument, czyli na przykład TVN lub Polsat, który zatrudnia ledwie kilkaset osób i potem doszedł do niedopowiedzianej, ale jednak konkluzji, która pokazuje, jak lśni teraz intelekt naszego mówcy. Proszę. O. Pan studiował niewymagający kierunek. Jeszcze raz powiem, stosunki są... międzynarodowe. Pomyśl tak, wiesz ile ludzi skończyło stosunki międzynarodowe? Albo ale przykład... to są, jeżeli to są wszyscy takie chuchra, jak ty, to ja się nie boję. Jakie chuchra? 80 kilo żywej wagi. Przeczytałem sobie taki artykuł na temat o tym, że... Czy ja pana nudzę? Studenci po studiach humanistycznych niekoniecznie powinni być rozdzielani na tych, którzy są po prostu sierotami i studiowali kolejny bezsensowny kierunek, który nic nie daje, ale nawet takie kierunki jak... Uderzysz mnie czymś? Nawet takie kierunki jak filozofia, czy jakieś bardziej skomplikowane kulturoznawstwo, boję się, no, mogą być świetnymi pracownikami pożądanymi przez pracodawców tak naprawdę, bo widz polega na tym też, jaki kierunek humanistyczny wybrać, żeby on był dobrym, bo to nie może być tak, że o Jezus, nie ma w ogóle koniunktury na humanistów, to na wszyscy... Na pewno nie bibliotekarstwo. Chodzi o to, że nie można studiować kierunku, który sprawia już z założenia, że idziesz na łatwiznę. W artykule jest ciekawa teza postawiona, że takimi kierunkami są filologii. Chodzi ci o to, że idąc na łatwiznę znaczy, że myślisz sobie, że na pewno będziesz miał pracę? Myślisz, nie, założenie jest błędne, bo mówisz sobie tak, okej, umiem trochę lepiej angielski niż reszta moich znajomych, to pójdę na filologię angielską, dandy. A na filologię angielskiej jest multum ludzi. Natomiast, co jest ciekawe, można iść na taki kierunek jak, nawet przez humanistów uważany za skrajnie niepraktyczny, czyli filozofia, można być po tym, chodzi tutaj o świetne predyspozycje.
pozycję i założenie i chęć nauki. Studia to są tylko książki de facto, że jeżeli będziesz specjalistą w takiej dziedzinie jak filozofia, jak dziwne kulturoznawstwo, wiem, studiowałem dziwne kulturoznawstwo, to możesz mieć pracę bardzo szybko, bo przy rozmowie chociażby o pracy, dajmy na to, mamy gościa po Politechnice, nie chcę nikomu jechać, mamy gościa po łeku, mamy tutaj gościa po łeku i przechodzimy na rozmowę o pracę. Nawet jeżeli mamy kogoś fajnego, kto skończył niezły kierunek, ale nie jakiś techniczny, który jest pożądany, ale nie potrafi się wysłowić i nie potrafi sprzedać tej swojej wiedzy i sprzedać swoich umiejętności i zaciekawić jakoś pracodawcy, to niekoniecznie on dostanie pracę. Natomiast jeżeli mamy wygadanego, ciekawego kulturoznawcę, który w jakiejś międzynarodowej korporacji chce pracować, na przykład są takie posady, gdzie jakaś firma ma kontakty z firmą w Chinach i potrzebny jest ktoś, kto będzie potrafił podpowiedzieć, że tutaj trzeba prezesowi tak się ukłonić, trzeba mu podać tą rękę, trzeba mu dać taki prezent. Ludzie zarabiają całkiem fajną kasę na takich posadach, to wtedy okazuje się, że studia, które z założenia były niepraktyczne, wszyscy mówili, nie, iż będziesz kuźwa wiecznym studentem w obdartym swetrze, koszulce, tak, może jednak wybierz sobie lepsze studia, a tu można robić fajne rzeczy, fajnie studiując, ale trzeba wybierać dobrze na kierunki humanistyczne. Dziękuję bardzo i blok reklamowy. Dziękuję. Można by sobie pomyśleć, na jaką cholerę im ta wycieraczka? Po pierwsze, tu jest napisane Grand Prix. I tu jest napisane Professional Products. Serio? Włoska firma. Ferrari. A? Maserati. Pininfarina. Mamy ogłoszenie dla was, bardzo ważne, uwaga, słuchajcie. Jedno z ważniejszych w naszym życiu. Otóż, po tym jak robiliśmy kawę w Krakowie, jedziemy robić kawę do Warszawy. Tak dobrą kawę robimy, jak się okazało. I będziemy w Galerii Mokotów tę sobotę od godziny 14. Przychodźcie tłumnie, będziecie kibicować Włodkowi. Więc wpadajcie, bo będziemy się ścigać na robienie kawy z Rafałem Bryndalem. Stary, zawsze chciałem poznać Rafała Bryndale. Rafał Bryndale, jeśli to oglądasz, to na przykład już możesz zacząć trząść portkami, bo robię naprawdę szybko i dobrą kawę. Dokładnie. Myślisz, że Rafał Bryndal, jak na przykład będzie prowadził audycję, albo na przykład będzie pisał jakiś tekst, bo jest dziennikarzem w końcu, no nie? I na przykład jak już mnie spotka i powie tak. Powiem państwu, spotkałem naprawdę fantastyczną osobę. Na pewno tak powie. Z całą pewnością jestem głęboko przekonany, że dokładnie tak powie. Drodzy państwo, przerywamy tę audycję, ale muszę państwu powiedzieć, w zeszłą sobotę spotkałem dwóch fantastycznych mężczyzn w Galerii Mokotów. Z czego jeden był fajniejszy, a drugi miał na imię Włodek. Fantastyczni. Jeśli chciałbyś pójść do łóżka z twoją ex, wybierz wycieraczki firmy Top Flex. Jedno do drugiego. I mam nadzieję, że przez najbliższe dni spotkamy się w Warszawie w sobotę. Bądźcie lekkostronnicze!